Rozumiem, że dzisiaj rodzinne bieganie. Oczywiście. Skąd się to wzięło? Syn jest bardzo sportowy. Zresztą ja mówię, też różne dyscypliny sportu uprawiałem. Ostatnio od jakiegoś czasu naprawdę bieganie weszło najmocniej w krew, że tak to powiem. Młody bardzo się zachęca, zwłaszcza też jest bardzo sportowy, ale tutaj najważniejsze jest to, że chce uczestniczyć gdzieś w takich właśnie imprezach, tak jak dzisiaj, czy jakieś inne biegi rodzinne, to zawsze ze Staszkiem możemy razem biec. Staszek, trzeba było cię mocno wyciągać dzisiaj do tego biegania? Nie było trzeba. No, nie wolałeś dzisiaj trochę pospać, zamiast iść z tatą na to bieganie? Ja wolałem biegać, bo to jest fajne. A powiedz mi, lubisz WF i lubisz w ogóle biegać? No. A co najchętniej uprawiasz, jeśli chodzi o sport? Judo. No a dzisiaj nie boisz się, bo to taki długi dystans, prawie 2 kilometry. Biegłeś już na takim dystansie? Tak, biegłem. I to już 2 razy będę biegł. Aha, czyli się po prostu nie boisz. A jak trzeba się przygotować do takiego biegu? Nie wiem, tak ciepło, bo to pogoda nikomu nie przeszkadza, tylko że zły ubiór też czasami szkodzi. Widzę, że pogoda nie przeszkadza zupełnie w tym, żeby przyjść i to z dzieckiem na taką imprezę. Nie przeszkadza pogoda, absolutnie. A dlaczego zdecydowałyście się dzisiaj na ten start? No biegamy już kilka ładnych lat, przez pandemię, ale już jest któryś kolejny raz, nie wiem, 7? Dzisiaj rodzinnie tylko na krótkim dystansie, czy podzieliliście się? Mąż tylko biegnie na krótki dystans, a ja na długi. O, a myślałem, że mąż będzie biegł na długi. No nie, u nas trochę odwrotnie. Przede wszystkim kondycja fizyczna, odporność organizmu. Przysięgam, w tym roku jeszcze ani razu nie chorowałam, w tym sezonie. No i idea, żeby pamiętać o historii Polski, bo to też jest ważne dla naszego narodu. W mundurze, choć nie biegowo, ale inne ważne rzeczy podczas tego biegu też mają miejsce. Co tak naprawdę dzisiaj robić przy okazji biegu? Organizujemy kwestę na finansowanie szukania, odkopywania i upamiętniania grobów żołnierzy wyklętych, których cały czas szukamy. Każdy jest zaangażowany w tą zbiórkę, od małych dzieci, aż po dorosłych, aż po starszych ludzi nawet. No, myślę, że ważne jest to upamiętnienie pamięci o tych żołnierzach. Biegłeś na tym krótszym dystansie i zwyciężyłeś bez problemu, widziałem. Oj, nie, że nie powiem, że bez problemu, ale udało się. Także ciężko było, glebę też zaliczyłem po drodze, także nie było łatwo. Powiedz troszkę o trasie, bo wydaje się 2 kilometry, ale to dla biegacza taki złudny dystans. Dokładnie, niby 2 kilometry, ale trzeba z siebie dać wszystko, także do odcinki tak zwanej. No i wystarczyło dzisiaj. Byłeś przygotowany na taką pogodę? Pogoda jaka jest, taką się bierze. To nie ma, że się przygotuje na daną pogodę. Obojętnie jaka by nie była, dla wszystkich jest jednakowa. A jak jest z twoim bieganiem? To jest bieganie na co dzień, od czasu do czasu. No i czemu to bieganie ci tak naprawdę rzeczywiście służy? No mówię, dla sportu, dla spotkania się z kolegami. Kilka razy w tygodniu się spotykamy wieczorem. Kilka kilometrów truchtu, trochę gadania ze sobą. Także dla zabawy, dla zdrowia, w ten sposób. O, jak najbardziej fajna sprawa, tym bardziej, że mamy do dyspozycji tutaj 2 dystanse, dyszka dla tych bardziej zaawansowanych i 2 dla każdego, kto tak naprawdę zdecydował się biec. Tu z mojej grupy kilka dzieci w wieku nawet 10 lat startowały na tej trasie i bez problemu dały radę. Bieganie to najprostsza forma ruchu, może to uprawiać tak naprawdę każdy z odpowiednimi chęciami, nawet przy jakimś najsłabszym sprzęcie, wychodząc 2-3 razy w tygodniu nawet na takie marszobiegi, gdzie ilość spaceru jest większa od biegu. Jesteśmy w stanie do takiego biegu na 2 kilometry bez problemu się przygotować i myślę, że z czasem da nam to bardzo dużo frajdy. I jeszcze jedna ważna rzecz dotycząca biegania. To jest rozgrzewka, o tym bardzo często mówimy, o tym bardzo często zapominamy, a potem narzekamy, że mamy kontuzję. Tak, wiele ludzi zapomina o tej rozgrzewce. Ja każdego zachęcam, nawet przy tych najprostszych formach, skazane, krótka rozgrzewka, dajmy organizmowi sygnał, że za chwilę on będzie musiał podjąć jakiś wysiłek i to o to w tej rozgrzewce chodzi, żeby nasze stawy, mięśnie wiedziały, że za chwilę będzie coś się działo i żeby je odpowiednio do tego przygotować.